Dzisiejsza niedziela mówi nam wiele o nadziei. Pierwsze czytanie z księgi Zachariasza to obraz mesjasza, który przyjedzie na osiołku, przybędzie do świętego miasta. Osiołek nie jest symbolem pokory, czy nie tyle pokory, co zamiarów pełnych pokoju. Gdy wódz, dowódca, król, czy właśnie mesjasz przybywałby na koniu, znaczyłoby to, że przybywa, by walczyć, by zdobywać, by wojować. Jeśli przyjeżdża na osiołku, to znaczy, że przyjeżdża, by ogłosić pokój. Ta niedziela więc jest zapowiedzią niezwykłego pokoju, który będzie pochodził od Jezusa, który łączy się z przyjściem Jezusa, z Jego darem zbawienia. To dlatego w Ewangelii te znane chyba dobrze słowa świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was potrzepię. Niezwykle słowa. Pokazujący, jak bardzo Jezus zna każdego z nas, zna nasze serca. Wie, że jesteśmy utrudzeni, wie, że jesteśmy, że jesteśmy obciążeni i wie, że potrzebujemy potrzepienia. Wie, że potrzebujemy znaleźć ukojenie dla serca. Tyle modlitw, tyle różnych naszych spraw, które Panu Bogu przedstawiamy, a dzisiejsza Ewangelia jest odpowiedzią na te słowa. Przyjdźcie do mnie. To podkreślenie tych słów do mnie pokazuje, że czasem wybieramy różnych innych ludzi, różne inne sprawy, rzeczywistości, w których próbujemy potrzepić się, znaleźć ukojenie, ale tam to zupełnie nie działa. To dlatego Jezus mówi: Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie jest lekkie. Weźcie jarzmo moje na siebie. Jarzmo w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie jest obrazem. Posłuszeństwa, prawa, które ktoś mi daje, żebym ja te prawa przestrzegał. Jeśli Jezus mówi tak dzisiaj do nas, to zaprasza nas do posłuszeństwa Jemu, żebyśmy byli Jemu posłuszni, i wtedy znajdziemy ukojenie dla naszych serc, znajdziemy potrzepienie i będziemy mogli być tak jak On, łagodni i pokornego serca. Niezwykle ważna Ewangelia, zapraszająca nas do takiej. Więzi z Chrystusem bardzo osobistej, bardzo indywidualnej. Próbujmy więc, przeżywając tę niedzielę, zawierzać Panu Bogu siebie, swoje sprawy, swoje różne troski, utrudzenia, obciążenia, wierząc i u, bardzo mocno ufając, że Chrystus jest tym, który nas potrzepi, że przybywa na ościołku, by przynieść nam pokój, pokój w naszym sercu, pokój tam, gdzie żyjemy, wokół tych relacji, w których jesteśmy. On przynosi światu pokój i ukojenie.